to droga Józefa Stalina, a później PPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej. My ten stoicy... A było tak blisko! Przechodząc koło cukrowni, doszliśmy na dawne targowisko. Co tutaj mamy? Rozejrzyjmy się. Oprócz fabrycznej, można jeszcze tutaj dojść z ulicą Kolejową. Na niemiecki nazwa ta została przetłumaczona jako Bahnhofstrasse. Jednak komuniści mieli wiele pomysłów na nią. Jeszcze raz. Dobra, spokojnie. Jak ruszysz, tak ruszysz. Dobra, idź na jednym. Nie przerw. Wytniemy. No. Niech leci. Czekaj. Niech leci. Wytniemy. Dobra. Dobra, przerwimy. Bytom. To dajemy, bo nie. Już? To dajemy. No, już. Nagrywasz? Perfum. Jest? Jeszcze raz. Daj jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, już. Dobra. Chwila. Akcja! Tato, dlaczego ten tato, a dlaczego druga dopiero? Tato, tato. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam. Kuba, akcja! Dobra. Jak to w tej... Dobra, czekaj, czekaj. Trzeba podnieść do ich... Zasują to się często, te nazwy ulic zmieniały. Tak? Nazwy ulic? A to ty nic nie wiesz? Zmieniały się po prostu. Zmieniały się, to i to ja? Nie możliwe. A to weź posłuchaj. Dobra? Low battery! Wyskoczyło w trakcie nagrywania przed chwilą. Ja nie przerwało, nie? Nie wiem. Nie przerwało. Chyba przerwało. Kurza to. O! Eniu! Eniu, cześć! No pewnie tak leci. W Azji na powitanie... Jeszcze raz. Okej, sprawdzimy, czy się nagrało, bo znowu wyskoczyło low baterii. Jak low baterii, jak mam tą ładowarkę? No kuźwa, wyskoczyło! Trochę wyżej jest... Jeszcze raz? Okay. Bo cząstwie. Dobra. Trochę wyżej jest ulica Władysława Generała. Trochę wyżej jest ulica Generała Władysława Sikorskiego, którą starsi mieszkańcy Gostynia pamiętają jako ulicę Małgorzaty Fornalskiej. A na samej górze jest ulica, którą Niemcy nazwali jako Bergstrasse.
Biegnij! Biegnij! Akcja! Jezu! Akcja! Obok niego jest pięć innych zapadów. To musi być oryginalny. Mamy iść dalej?